Oto podcast opowiedz.to. Odcinek 28, w którym konkretnie powiemy o 11 technikach angażowania publiczności. Temat będzie bardzo ważny, ponieważ nagrywamy bladym świtem, szarość za oknem, sen jeszcze prawie skleja nasze powieki. W związku z czym angażowanie siebie nawzajem będzie dla nas też równie ważnym wyzwaniem, jak to, że chcemy o angażowaniu publiczności opowiedzieć. No a fakt. Że warto ludzi angażować, a nie mówić do grupy śpiącej albo do grupy mominków, dlaczego mominków to pewnie Ania wyjaśni w pewnym momencie, wydaje się na tyle oczywisty, że zamiast Was zachęcać do słuchania, przejdziemy do merytoryki. Ale najpierw jeszcze jedna prośba. Bardzo nam zależy, żeby nasz podcast docierał do szerokiego grona odbiorców. W związku z czym, jeżeli uznacie, że temat angażowania publiczności na dużej, małej scenie albo w pokoju konferencyjnym, albo po prostu w zaciszu domowym, dla kogoś może być ważny, pożyteczny, przydatny, to prośba polećcie mu ten. Oślinę, o, o, nie oślinek, tylko odcinek, wyślijcie, niech to sobie idzie w świat. A teraz do 11 technik angażowania publiczności w tradycyjnym składzie, czyli A Anna Kędzierska. I Ma Maciek Cichocki, <laughs> razem o opowiedz kropka to. Myślisz, że techniki jąkania mogą być angażujące? No, pozostawmy ten y, zacięty wstęp w ocenie y, słuchaczy. Może jakiś wniosek z tego wyciągną, ale myślę, że może nie do techniki jąkania, ale do błędów podejrzewam, że dojdziemy. Albo nie podejrzewam, wiem, bo widzę rozpiskę dzisiejszego odcinka, także tak, nie będę tutaj aż tak przesadzał, ale Aniu oddaję Ci głos, żebyś rozpoczęła. Jak zaangażować publiczność? No tak, bo zanim o pomyłkach, to najpierw jakiś dobry wstęp by się przydał, angażujący. I to jest na przykład taki, jaki ty robisz, Maciek, zawsze na początku naszego podcastu, zapowiadając, co takiego się wydarzy, bo to, czego my potrzebujemy jako słuchacze, zresztą wspominaliśmy o tym w jednym z naszych pierwszych odcinków, w którego tytule pojawił się Pornhub, Tvn i coś tam. Walmart. I Walmart, mhm. że to, co jest istotne, to jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i takiego przekonania, że ludzie wiedzą, co tutaj się wydarzy. Wiedzą w takim znaczeniu, że pokazujemy pewne ograniczenia czasowo-przestrzenne i zapowiadamy to menu, z którego będą mogli nakarmić swoje merytoryczne apetyty, więc ta pierwsza technika angażowania publiczności, to mówiąc krótko jest zakontraktowanie się na to, co się tutaj wydarzy, i pokazanie też agendy, czyli no, tego wszystkiego, co się wiąże z takim planem kiedy i w jakim czasie i czego się tutaj można spodziewać? To ja pozwolę sobie dopełnić to co, to, co mówisz, bo rzeczywiście w tym kontraktowaniu ważne jest określenie celu, bo jakbyśmy spojrzeli po prostu na historię, filmy, książki, to my się zaczynamy, my jako gatunek zaczynamy się angażować w jakąś historię w momencie, kiedy poznajemy cel bohatera. Dopóki on tego celu nie ma, no jest po prostu kimś. Natomiast jak on ma cel, to my zaczynamy mu kibicować, żeby ten cel zrealizował, no albo po cichu życzyć, żeby mu się nie udało, jeżeli to jest antybohater. Natomiast wsiąkamy w historię. Dlatego tak ważne na początku jest powiedzenie, jaki będzie cel tej prezentacji, określenie agendy. Ty, Aniu, rysujesz, na wystąpieniach, na naszych warsztatach rysujesz tą agendę, więc wykorzystujesz swoją supermoc, żeby to jeszcze wyglądało. A ja trafiłem, słuchaj, przygotowując się do tego odcinka na wypowiedź, i teraz znowu będzie fragment czytany w naszym podcaście. Na wypowiedź pani mm. Wisławy Szymborskiej, i to jest początek jej e, noblowskiego odczytu. Brzmiał on e, tak, na, na pewno nie będę w stanie tak, takiej interpretacji zrobić, jak pani Wisława robiła, ale. A poczekaj, to, to ja tylko sprawdzę. Czy chcesz powiedzieć, że pani Wisława Szymborska na początku swojego, swojej mowy noblowskiej przedstawiła agendę i zakontraktowała się z publicznością? E, tak, ale. Yeah. Znaczy, tak, ewidentnie, ewidentnie bym to włożył do worka pod, pod tym tytułem, który, który nazywasz, czyli naszej pierwszej techniki. No, jednocześnie zrobiłaś to z takim polotem właściwym noblisce, poetce. Dlatego chcę do tego nawiązać, ponieważ mnie bardzo urzekło. Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. A więc mam je już za sobą. Ale czuję, że i następne zdanie będzie trudne. Trzecie, szóste, dziesiąte, aż do ostatniego, ponieważ mam mówić o poezji. Na ten temat wypowiadałam się rzadko, prawie wcale, i zawsze towarzyszyło mi przekonanie, że nie robię tego najlepiej. Dlatego mój odczyt nie będzie zbyt długi. Bo niedoskonałość lżejsza jest do zniesienia, jeśli podaje się ją w małych dawkach. No cudowne, pięknie, zadbane. O ten czas, który jest taką najdroższą walutą, jaką płacą nam nasi słuchacze. No dla wszystkich tych, którzy nie mają takiego polotu jak pani Wisława Szymborska, czyli dla takich jak ja, to ja się podzielę taką moją techniką, którą ja stosuję. Często zdarza mi się prowadzić webinary, na przykład dla środowiska medycznego, gdzie mają się ludzie. Uczyć na przykład komunikacji. I to, co jest za każdym razem wyzwaniem, no to zaangażowanie na wstępie. Więc zdarza mi się używać takiego porównania, takiej metafory, że zapraszam Państwa w 45-minutową podróż, na której będą trzy stacje, a na nich, na peronach czeka na nas wiedza pod tytułem ABC. Więc jak ktoś, no mówię, nie Wisława Szymborska, tylko bardziej taka drętwa kędzierska, no to, to można skorzystać z takiej podpowiedzi, ale ta najdroższa waluta niechaj zostanie w waszych głowach i ta podpowiedź, że agenda, dbanie o czas i poczucie bezpieczeństwa naszych słuchaczy jest istotne i pozwala im nie uciec, przynajmniej na początku. Mam prośbę, Aniu, ustalmy sobie słowo klucz. Rzuć tak w ramach improwizacji pierwsze słowo, które ci teraz przychodzi do głowy. Ekran. Dobrze, i, i to słowo klucz, ono ma mi przypomnieć o czymś, co mam potrzebę powiedzieć, ale jak dojdziemy do jednej z dalszych technik, a mianowicie dystansie do siebie. Więc jak dojdziemy do dystansu do siebie, ja bym zapomniał, to ty ekran, a ja wtedy odpalam to, co mi się teraz wygenerowało. I rozumiem, że chce, żebym była bardzo zaangażowana. No niech będzie. Dobra, czyli pierwsza rzecz, jeśli chodzi o angażowanie publiczności, to jest kontrakt i agenda, zrobione w dowolnej formie. Podajemy te dwa przykłady. Ania mówi o drodze i podróży. Ja pozwoliłem sobie zacytować panią Wisławę, z tego względu, że to nie musi być takie kanciaste, chropowate. Czyli zaczynamy tu, kończymy tu, będę mówił o. Fajnie to ubrać w coś, ale ważne jest, żeby przemycić informację mniej więcej o czasie. Może być dosłownie 45 minut, może być, że nie będzie długo. I określić cel. Tutaj w przypadku Pani Wisławy no bo będę mówiła o poezji. No i to w zasadzie płynnie nas prowadzi do drugiej techniki angażowania publiczności, którą niniejszym mm -hmm. wykorzystałem niecnie na Was, drodzy słuchacze, a mianowicie używanie cytatów. Cytaty dają takie poczucie e, lekkości wypowiedzi. Mogą sprawiać takie wrażenie, że ten, kto do nas mówi, jest taki en -en, oczytany i w ogóle on jest bardziej, no bo wie, pamięta. Nie wiedziałem, nie pamiętałem, czytałem, to tak swoje OM od razu odczaruję. Ale przygotowałeś się, to też daje taką, takie, uruchamia w nas zasadę wzajemności, prawda? Prelegent się przygotował, coś daje mi od siebie, no to ja mu oddam swoje zaangażowanie i swój czas, przynajmniej na chwilę tak sprawdzę, co się Reguła wydarzy. Tak, wzajemności, tak jak mówisz. Mhm. No i jeszcze jest jedna rzecz, która jest wytłumaczeniem, dlaczego e, chociażby Robert Lewandowski musi mieć zawsze ten sam zegarek na nadgarstku, a ponieważ my lubimy autorytety, to automatycznie, jeżeli oni używają jakiegoś sprzętu, no to my jesteśmy skłonni ten sprzęt kupić. Tak to działa w marketingu. A to oznacza, że jeżeli ja jako mówca odwołuję się do jakiegoś autorytetu, cytując jego słowa, no to też trochę ten efekt autorytetu działa i moja ranga, powiedzmy, idzie w górę, koncentracja rośnie, waga tego, co mówię staje się no, większa, ważniejsza. to druga rzecz, czyli mhm. cytaty. No i ty, Maciek, zajawiłeś trzecią technikę, która wiąże się z pokazywaniem, prezentowaniem celu naszego wystąpienia, bo te cele na samym początku są dwa. Jeden to jest cel mówcy, czyli tak jak pani Wisławy Szymborskiej będę mówiła o poezji, no ale jest też cel słuchaczy i to, co możemy zrobić, to dać im taką przestrzeń do tego, żeby zapaliła mi się w głowie taka lampka, mmm, kurde, tu się będą działy ciekawe dla mnie rzeczy. No to warto posłuchać, bo zdaje się, że mogę tutaj się tą merytoryką najeść. I pierwszą z tych technik, którą ja bardzo lubię, to jest zadanie pytania, które. Hmm, Angażuje ludzi czasami nawet ruchowo, bo można ich zachęcić do podniesienia ręki, ale też pokazuje im, że oto my przychodzimy z atrakcyjnym dla nich towarem. I teraz wyobraź sobie, na przykład, że prowadzisz szkolenie z komunikacji wizualnej jako narzędzia w komunikacji wewnętrznej. I masz przed sobą, no na przykład, zespół hr który albo no tak, zespół HR-owy, który za taką komunikację odpowiada. I teraz to, co można zrobić, to zadać im na przykład takie pytanie. Czy zdarzyło wam się dostać firmowy newsletter i po pierwszym rzucie oka na tą ścianę tekstu usunąć maila bez czytania? I jest spore prawdopodobieństwo, że ludzie, którzy pracują w świecie korporacyjnym powiedzą: "No tak, to jest moja sytuacja, ja to znam z doświadczenia. Rzeczywiście ja się identyfikuję z tą przygodą, która tutaj się wydarza, o której ta kędzierska opowiada. I jeśli oni nam wewnętrznie, albo nawet czasami zewnętrznie powiedzą, tak, tak, to ja, to ja, ja tak mam, no oczywiście, że tak, to pojawia nam się piękna przestrzeń do tego, żeby powiedzieć: no właśnie, a ja wam chcę dzisiaj pokazać, opowiedzieć o czymś, co spowoduje, że. Nie chcę się tego maila usuwać, tylko mamy taką ochotę, wręcz nieodpartą potrzebę zagłębienia się w tą treść, która tym mailem w newsletterze przyszła. Ja, ja, ja milczę, milczę ze względu na to, że jestem pod wrażeniem pod wrażeniem zarówno techniki, ale też pod wrażeniem. E, no. To teraz będzie odrobina, mówiąc po staropolsku, backstage'a. Dla tych, którzy interesują się, jak to zrobić. Słuchajcie, przed oczami na ekranie mam skrypt napisany w punktach, żebyśmy te techniki wymienili, no i tam powiedzmy po jedno, dwa zdania takiego przypomnienia, co w danej technice chcemy powiedzieć. No i patrzę czarno na białym, jak wół, wół, wu, takie zwierzę mam napisane. A propos tego pytania, co Ania powiedziała, wyobraźcie sobie szkolenie, siedzicie, ale dalej idzie tak. Temat wystąpienia, nie jest to komunikacji wewnętrznej, tylko uwaga, uwaga, Wymiana opon w traktorze. No i przykład pytania angażującego, kto z Was złapał w gumę traktorze i to w miejscu, gdzie akurat nie ma zakładu wulkanizacyjnego, zasięgu ani gospodarstwa i gdzie można by było poprosić o pomoc? Nikt, a mnie się to przetrafiło. I to jest absolutnie ten sam przykład, natomiast ja zbaraniałem, jak nagle z opon traktorowych i z wulkanizacji zrobił nam się przykład HR-owy. No ale tutaj chlę za, za płynność. A wykorzystuje na emobile. To rozumiem. A to, co napisane, wykorzystuje z tego względu, że no, mamy drugi przykład. Nie wiem, w, jakiej, w jakim obszarze będziecie chcieli z tej techniki skorzystać. Zobaczcie, że jest uniwersalna. No, no to tak jeszcze tłumacząc moje zbaranienie. Jakieś tak się zwierzęco zbaraniałem, mam jak Wół napisane. Dobra, ale w każdym razie, podsumowując, do tego słowa też dojdziemy gdzieś dalej. Pytanie, które uczyni temat dla odbiorcy ważnym. I to pytanie może być takie, że chcemy rzeczywiście odpowiedzi. Aniu, Aniu, podałaś przykład, podnieście rękę. Ja proponuję z tym podnoszeniem rąk używać, jeżeli to macie wystąpienie, w godzinach przedpołudniowych. Popołudniowo nie zachęcam już bym ludzi do podnoszenia rąk, bo tam mogą być jeziora pod pachami i krępuje wszystkich, więc nie zawsze warto iść w tą stronę. Albo może być to po prostu kwestia tego, żeby sobie sami w głowie odpowiedzieli, ale budujemy ciekawość. To mamy trzecią, ale trzecia ma jeszcze podpunkt wizualny. I to oddam znowu tobie Aniu Pałeczkę, bo to twój obszar. Zdębiałam. Teraz poczekaj, i w rośliny idziemy teraz, bo ja zdębiałam. Wiesz, co, to, 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 co na powierzchni mojej świadomości pływa, to jest taka technika związana z budowaniem zaangażowania, pokazywaniem celu, ale przekładaniem tego celu z zawodowego na cel osobisty. Ja mam to szczęście, że jeżeli uczymy ludzi różnych rzeczy, to są to tematy, które przydają się nie tylko w pracy zawodowej, ale także w takich kwestiach relacyjnych i osobistych. Więc to, do czego ja zachęcam, to jest poszukanie i podpowiedzenie, podpowiedzenie ludziom, jak oni na posłuchaniu nas przez ten najbliższy czas mogą skorzystać. Nie jako pracownicy, eksperci w jakiejś dziedzinie, tylko po prostu jako ludzie. Czyli, żeby przejść z tej zewnętrznej motywacji do słuchania, takiej zawodowej, na taką osobistą tożsamość, na taką motywację wewnętrzną. Czyli ja, człowiek, rzeczywiście chcę, nie ja menadżer, nie ja hierowiec, magazynier, traktorzysta, tylko ja jako człowiek. No bo my najpierw jesteśmy ludźmi, a potem uruchamiamy się w tych tożsamościach takich zawodowo-społecznych. Mhm. Czy ja dobrze rozumiem, że to jest taka sytuacja, kiedy można powiedzieć, że to, o czym będę mówił, przyda Wam się na pewno zawodowo? Mam takie przekonanie, że zawodowo, ale też coś mi mówi, że w obszarach pozazawodowych albo no w przyszłości, gdzie ścieżka kariery może Was zaprowadzić w różne miejsca to, o czym mówię, może być przydatne, pomocne i tak dalej. Czyli takie trochę poszerzenie kontekstu i pokazanie, że no danie więcej marchewek mhm. jednemu osłu. Ładnie zabrzmiało, ale, ale jak, jak zwierzęco, jak ale zwierzęco i roślinie, do to staram się trzymać tutaj jedną linię naszej narracji. Zdecydowanie tak, i tutaj nam się otwiera piękna przestrzeń do tego, w czym Ty Maciek jesteś specjalistą, bo nic tak nie przekona słuchacza, jak osobista opowieść, czyli pokazanie, jak na przykład to, o czym dzisiaj będziemy opowiadać, my sami wykorzystujemy w życiu zawodowym, ale także osobistym, jeżeli to osobiste zaangażowanie chcemy tutaj budzić. No, ja jestem, nie jestem obiektywny, bo jestem miłośnikiem historii, a, a zwłaszcza historii autentycznych. Dwa przykłady, żeby tutaj nie rozwodzić się, bo nie chodzi o teoretyzowanie, tylko podanie konkretu. Dwa przykłady, jak historia osobista może wzbudzać zainteresowanie, przykuwać uwagę i czemu warto. Pierwszy przykład wynikający z badań. Wyobraźcie sobie taki eksperyment, gdzie przed grupą ludzi staje ich lider. No, i im coś mówi. I druga grupa, w tej samej nazwijmy to organizacji, która siedzi sobie w pomieszczeniu. Pomieszczenie ma drzwi, drzwi są lekko uchylone i za tymi uchylonymi drzwiami odbywa się korytarzowa rozmowa. Ich lidera z kimś. Treść jest identyczna jak to, co innej grupie lider komunikował. Czyli dwie grupy dostają ten sam przekaz, tylko jedna ma go wygłoszony wprost, a druga dowiaduje się o nim w pewien sposób kontekstowo. Trochę z plotki, trochę z podsłuchania. No a potem było testowane, jak ludzie, którzy wchodzą w skład obu tych grup, mm, jaki mają poziom wiary w to, co usłyszeli, jak bardzo wierzą, jak bardzo zapamiętali. No i okazało się, że zdecydowanie bardziej wiarygodne dla ludzi jest to, co usłyszeli z podsłuchania, niby przez przypadek, tego, co się działo za drzwiami. I to jest pewien odpowiednik właśnie takiej mm, autentycznej historii nie takiego kazania ex nie nie takiej mowy, wyćwiczonej na argumentach, tylko opowiedzenia, że coś mi się przydarzyło. I tu, Aniu, pamiętam, jak rozmawialiśmy mm -hmm. o tym, ty masz przykład taki poszerzający, a propos poprzedniego punktu, dlaczego warto e stosować własną historię z obszaru wychowywania dzieci. Mm -hmm. Z psychologii wychowawczej, tak. Bo to, o czym opowiadasz, daje się też zastosować. Jeśli słuchają nas rodzice, to od razu mają taki dodatkowy element edukacyjny pod tytułem technika angażowania dzieci i motywowania ich do działania. Na dzieci dużo silniej... Pochwalnie, że tak powiem, działają komunikaty właśnie takie zasłyszane, kiedy na przykład mama mówi babci, albo rozmawia z tatą albo z kimś przez telefon, i dziecko słyszy, a wiesz, dzisiaj widziałam Zuzię, która tak z takim zaangażowaniem sprzątała swój pokój i tak zadbała o to, żeby wszystko było tak doskonale zrobione. Czyli jak dziecko podsłucha, że się o nim mówi dobrze. To rośnie w supermoce i przekonanie o własnej wartości szybciej i mocniej niż wtedy, kiedy usłyszę taki komunikat wprost. Okej. Okay. Uh... Ja powiedziałem o dwóch przykładach, więc dopełnię jeszcze drugi. Pierwszy mhm. wynika z badań, no i tutaj, Aniu, poszerzyłaś o, o, o wychowanie maluchów i super. A ja odwołam się jeszcze do naszych doświadczeń. Sytuacja, kiedy przygotowywaliśmy menadżera jednego z banków do tego, żeby opowiedział swoim ludziom o zmianie, która się szykuje w ich organizacji. Zmiana dotyczyła wdrażania Agile no, w tej chwili dość nośny temat. No i kluczowym elementem, który wyszedł w różnych badaniach i tak dalej, że to co warto w tej organizacji w najbliższym czasie poprawić, gdzie jest ten punkt przyłożenia dźwigni z fizyki, czyli jak tu przyłożymy to stosunkowo niewielką siłą, dokonamy siłą, 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 dokonamy Siłą dużej i godnością zmiany, osobistą. Godnością osobistą, tak, dokonamy dużej zmiany, no to aspekt związany ze współpracą. I. Zamiast zapraszać go do tego, żeby ładnymi słowami opowiedział o tym Agile'u, pogadaliśmy z nim, żeby poznać jego pasję. Okazało się, że jego pasją jest tenis. I jak trochę pogadaliśmy, to sam nam podał przykład, jak to pojechał nieprzygotowany, na, znaczy, przepraszam, jak to pojechał dobrze przygotowany na pewien towarzyski turniej. Na tyle dobrze przygotowany, że miał nadzieję na powiedzmy pierwszą trójkę. No, okazało się, że owszem, miał pierwszą trójkę, ale od końca. Ale ponieważ turniej potoczył się szybciej, bo wiele osób dostawało baty do zera i zostało trochę przestrzeni czasowej, no to stwierdzili, że zagrają w Debla. No i połączyli Debla na zasadzie, że pierwszych dwóch z ostatnimi dwoma. Tylko różnica polegała na tym, że tych ostatnich dwóch grywało już wcześniej w Debla, a pierwszych dwóch nigdy. I dwóch najlepszych solistów musiało przełknąć gorycz porażki. Bo tych dwóch słabeuszy, którzy byli zgrani, roznieśli ich po korcie. I tą historią poważny pan prezes na poważnym wystąpieniu rozpoczął swoje wystąpienie, i efekt, a wiemy to, no bo w tym projekcie uczestniczyliśmy dłużej, był przykucia uwagi, kupienia słuchaczy na to, żeby dowiedzieli się co dalej. Nie wiem czy paradoks czy nie paradoks, dane i liczby uleciały po pewnym czasie, ale to, że szef opowiadał o tenisie i jeszcze na prezentacji pokazywał swoje zdjęcia z turnieju, więc to przesłanie współpracy na bazie tej metafory zostało z ludźmi. Mhm. Czyli czwarta, bo to już czwarta, ja tutaj staram się katalogować, sprzątać technika z 11 obiecanych. Piąta, że tą dłoń pokazała się, ja szybko twoje palce policzyłem. Piąta to osobista opowieść, do której zachęcamy, bo świetnie przykuwa uwagę i angażuje publiczność. Mhm, bo w każdym z nas tkwi podglądacz. My lubimy być wielkim bratem i mieć tam takie baczenie, co tam u innych w życiu się wydarza. Jakkolwiek by to nie brzmiało prymitywnie, ale jest w nas taka ciekawość, więc czemuż z niej nie korzystać? No tak, no, można, można ją nakarmić w ten sposób, jak najbardziej. Dobra, szóstka, bo czas leci, a przed nami właśnie ta technika, która jest w połowie. To znowu Co do poezji w... Maciek. Ja myślę, że to jest zdecydowanie punkt dla Ciebie, ty, o pani Wisławie, więc czyń honory do, domu, bo teraz znowu będzie o takim wielki mały człowiek. Ważenie słów. Uh -huh. Teraz będzie wielki mały człowiek, a mianowicie Napoleon. No i podobna sytuacja, która miała miejsce podobno, no bo nie stałem obok, więc nie wiem, za rękę nie złapałem. Napoleon, który sięgał na wysoką, prawdopodobnie dębową, drzwiową szafę, żeby zdjąć z niej mapy. Pewnie chciał przygotować jakiś kolejny błyskotliwy manewr taktyczny. Ale ponieważ człowiekiem wysokiego wzrostu nie był, no to się męczył, nie był w stanie dosięgnąć do tych map. Zobaczył tutaj ten z oficerów, no i usłusznie zaproponował swoją pomoc słowami: Generale, pozwól, że pomoże, pomogę, jestem większy. Na co Napoleon spojrzał na niego, utrzymał spojrzenie i powiedział: Wyższy. Niewiększy. większy. Grasłów. Bardzo zapamiętujemy i bardzo przykuwają naszą uwagę wszelkiej maści rymowanki, gry słów. Jesteśmy na nie w jakiś sposób zaprogramowani. Pobudzają naszą, naszą właśnie no, koncentrację uwagi o tym, mówimy, dlatego warto ich słuchać. Tutaj było to wyższy, nie większy, które w, w odniesieniu do Napoleona jest dość oczywiste. No ale można tego szukać w różnych obszarach, do czego bardzo serdecznie zachęcamy, mm -hmm. bo to są też takie konstrukcje słowne, które potem przyklejają się i zostają. I z jednej strony może się wydawać, że no ja nie chcę, żeby on zapamiętał z mojego wystąpienia tylko jedną konstrukcję słowną, ale ja osobiście ją traktuję jako taki trigger, taki wyzwalacz że jak odpali mu się ta jedna konstrukcja słowna, która mu się przykleiła, to jest duża szansa, że za nią pójdą skojarzenia z reszty wystąpienia. Tak jest. Czyli wartość podwójna. Angażujemy, ale tworzymy takie kotwice, które ułatwiają przypomnienie sobie treści, która otaczała tą girko słowną. Mhm. No to akronimy tutaj też się pięknie e, wpisują. Natomiast jak mówisz o rymowankach, to przypomniało mi się, przypomniał mi się podcast, który serdecznie e, polecam, Andrzeja Bernardyna od laika do stoika i Andrzej w ramach ułatwiania ludziom praktykowania stoicyzmu tworzy takie dwuwierszowe właśnie rymowanki. To, to nie jest majstersztyk poetycki. Jednocześnie rzeczywiście czeka się na ten moment, to przykuwa uwagę, ale też zapada w pamięć i później dzięki temu rytmowi, który jest w rymowankach, łatwiej jest to odtworzyć, więc jak najbardziej tak. Mhm. Ja nie pamiętam, gdzie to słyszałem, ale, ale to było takie zdanie mniej więcej właśnie, że nawet najgorszy wiersz jest lepiej zapamiętywany niż najlepsza proza. No coś w tych takich rymach, no to, to tak jak. No dobra, powiem to. No, nie wiem, jakiej muzyki słuchacie. Ja wiem, jakiej ja nie słucham. Ale czasami, jak na nią trafię, nie powiem, że w radiu, bo takiego radia nie słucham, tu jest muzyka, ale sąsiedzi za oknem słuchają, przychodzi lato, otwarte balkony. no, Jak nagle polecą te majteczki w kropeczki albo inny czar polskiego <laughs> słowotworu dyskotekowego, to choćbym nie wiem, co robił bił metaforycznie i fizycznie głową w mur, to i tak przez parę minut te majteczki w kropeczki krążą po szarej masie mego umysłu. No i to jest właśnie to, no, prosty, prymitywny rym ale on, kurde, niestety wpada w ucho. W tym przypadku niestety. Mhm. No ale my go proponujemy przekuć na atut i wykorzystać w celu angażowania publiczności. Maciek, a może to, o czym opowiadasz i te y, majteczki w kropeczki, to się wiąże z siódmą techniką angażowania publiczności, czyli z dostarczaniem umysłowi paradoksów, czegoś, co się y, no, w głowie nie mieści, że my, wiesz, stajemy jak wryci, wytrzeszczamy oczy i mówimy ale jak to? Serio? Niemożliwe. Mm, nie mam odwagi, żeby łączyć temat paradoksu z majteczkami w kropeczki. Przyznaję się bez bicia. Może chociaż ruda eee. tańczy jak szalona. No ja nie wiem. Nie? <laughs> mm, ale pójdę, pójdę w stronę paradoksu, bo, bo rzeczywiście jest coś takiego. Ja pamiętam jeszcze z dawnych czasów, kiedy y, u Marka Rożelskiego dotykałem trochę tematu NLP. Już otwarcie to powiedziałem, chociaż przez wielu to NLP jest odsądzane od czci i wiary. Narzędzie jak każde inne. Pytanie, jak się je zastosuje. Ale tam właśnie było powiedziane, że w dobrej narracji, w dobrej historii czasami warto wyprowadzić umysł świadomy na zieloną trawkę, czyli sprzedać mu jakąś nielogiczność po to, żeby tam zgrzytnęło w tych kołach zębatych. Bo z jednej strony mamy coś takiego jak fakt, że umysł uwielbia łatwość poznawczą, dlatego my tak chętnie kupujemy poradniki, które są łopatologicznie napisane. Bo świat w poradniku jest prosty, on jest logiczny. To ktoś przemyślał treść, napisał, że jedno wynika z drugiego, i to jest ważne w kontekście sprzedawania swojej treści, czyli też wystąpień publicznych. Ale jeżeli jest tylko łatwo, to ten umysł gdzieś zaczyna tak, tak wiecie, tak się śnigać, tak, no może co drugie słowo, no to może sobie pomyślę o tym, co kupić jutro na obiad, ale niby czytam cały czas. Więc ważne są takie momenty, które powodują, że te koła zębate na chwilę. No, muszą się trochę przemęczyć, żeby się przetoczyć dalej, czyli właśnie paradoksy, nielogiczności, zagadki intelektualne. Ja namiętnie używam takiego zwrotu i uwielbiam wyrazy twarzy osób, które są po drugiej stronie, jak e, mówię za tej walety. Nic odkrywczego tutaj nie, 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 nie. nie, nie. Tu się zacząłem, więc będzie fajny materiał do błędów w odcinku. Albo puścimy. Ni nic wielkiego, po prostu jakaś tam jednozamiana zamiana literek, ale uwierzcie mi, że po drugiej stronie czasami widzicie jak to zaraz, nie, jak to, aaa! No ale konc koncentracja wzrosła, więc niech to będą zady i walety, albo inne rzeczy. Paradoksy, przekręcanie słów, to też w obszarze wizualnym można bardzo ładnie wykorzystywać. Zdecydowanie tak. Ja powiem Ci, że uwielbiam takie wizualne metafory I, i przychodzą mi do głowy dwa przykłady. Pierwszy to jest taki, który powstał na naszym szkoleniu z Digital Storytellingu, gdy jedna z uczestniczek opowiadała o swojej nadopiekuńczej mamie. I jako obraz do tej opowieści pojawiła się taka biegnąca po wodzie kaczka. No i to... Taka startująca tak, chyba, nie? Taka właśnie, tak. co to nie, już prawie leci, ale jeszcze nogami odbija się od tafli wody. Dokładnie. No i gdyby powiedzieć, no ale jak to mama nadopiekuńcza i taki kaczorka, przecież to zupełnie do siebie nie pasuje. No a właśnie to wzmogło to emocjonalne odczuwanie. A drugi przykład z mojego świata, z webinarów dla środowiska medycznego, gdzie zachęcam ludzi do tego, aby pamiętali, że jesteśmy dużo bardziej efektywni komunikacyjnie, jeżeli mówimy Językiem ze świata naszych odbiorców. No i to tak brzmi, tak, może to prawda, może nie, ale w zasadzie czy to działa. I ja wtedy pokazuję taki obrazek, myślę, że go podlinkujemy, na którym dorośli widzą parę w miłosnym uścisku, natomiast dzieci widzą siedem delfinów. I uczestnicy szkoleń często mówią: Ale jak to? Gdzie tu są delfiny? I potem jak zaczynają analizować, to rzeczywiście ten mózg się przekręca, przewraca i pozwala zobaczyć zupełnie inny obraz, no a wniosek jest taki. Dzieci nigdy nie widziały par w miłosnym uścisku, dlatego nie są w stanie odkodować komunikatu, który jest oczywisty dla nas dorosłych, którzy w takim uścisku byli bądź przynajmniej oglądali. Albo oni marzą. Też. No Druga wersja jest taka, że dorośli nigdy nie widzieli siedmiu delfinów, a przy dziecka można je zobaczyć nawet w Wiśle albo w innym akwenie wodnym dostępnym w naszym kraju. Także to Zwłaszcza, sobie... że te delfiny są w karawce. To myślę Maciek, że tutaj absolutnie w stronę dziecięcej wyobraźni możemy popłynąć. Emocje. Oh, yes. I tu znowu Aniu zapraszam Ciebie. Ósmy punkt to jest budź emocje. No i wiesz, teraz pobudź moje emocje. <laughs> tak po prostu? <śmiech> <śmiech> o kurczę, Maciek, ja nie wiem, gdzie ty masz tą wrażliwość emocjonalną swoją, na jakim poziomie. No, a tak naprawdę chodzi o to, żeby rzeczywiście ludzi emocjonalnie angażować, dlatego że to już od dawien dawna wiadomo, że treści związane z emocjami są lepiej pamiętane, ale my też jesteśmy bestiami emocjonalnymi. My najpierw czujemy, a potem dopiero myślimy, nawet jest w ogóle w takiej kolejności, najpierw działamy. Potem interpretujemy, a potem dopiero intelektualnie nam się to włącza. Jak widzisz niedźwiedzia, Zasadniamy. tak, tak. Jak widzisz niedźwiedzia, to najpierw uciekasz, potem się boisz, a na koniec myślisz: O kurwa, to tylko biały miś. Albo potem sobie przypominasz tak, że ktoś kiedyś powiedział, że przed niedźwiedziem zawsze trzeba uciekać w dół, do góry, a ja w tej pańce poleciałem do góry. Dokładnie. Ale to, tak, jak mówisz po fakcie, najpierw są odruchy i związane z nimi emocje albo emocje uruchamiające, a dopiero potem intelektualne ogarnięcie sytuacji. No emocje to też jest coś takiego, w czym my jako ludzie płyniemy. One się do nas błyskawicznie przyklejają. Jeżeli pomyślicie o jakimkolwiek filmie czy książce, od której nie można się było oderwać, no to tam są te emocje. Tam jest to zaangażowanie właśnie poprzez współodczuwanie z bohaterem. Więc tutaj mamy też ten związek ze storytellingiem, ze, skonstru ze skonstruowaniem samego bohatera tak, żeby móc się z nim zidentyfikować. Aby mu kibicować, żeby się troszczyć o niego. Ale te emocje, o których opowiadam, to nie zawsze muszą być emocje, które są przyjemne. Angażują też te, które nam zgrzytają, czyli pokazanie, że otoczai się niebezpieczeństwo. Że oto tutaj jest jakieś zagrożenie i należy się zaangażować w pewne działania, bo w przeciwnym wypadku, no niestety, zmierzamy nieuchronnie w stronę przepaści. No i my to możemy robić oczywiście słowami, możemy to robić obrazem. Tutaj myślę, że doskonałe efekty daje praca albo z PowerPointem i ze zdjęciami, które niosą ten przekaz emocjonalny dużo silniej niż słowa. Na slajdzie. Albo z flipchartem, bądź też z jakimikolwiek innymi rysunkami, chociażby rozwieszanymi na ścianach. Narzędziem jest także nasza intonacja głosu, bo my, przyspieszając, jesteśmy w stanie opowiedzieć o czymś, co jest dużo bardziej energetyzujące i takie ciekawe i wznoszące nas na wyżyny, a jednocześnie, spowalniając, zapraszamy ludzi do tego, żeby oni zanurkowali w jakąś refleksję, żeby o to Otworzyła się przestrzeń do zadawania sobie pytań, szukania odpowiedzi. No i kolejna rzecz, którą ja bardzo lubię, to jest praca ciszą. To jest to, czego um, mówcy często się boją. A ja mam przekonanie, że nic tak nie robi dobrze zaangażowaniu jak zaplanowana pauza czyli taka, kiedy gadamy, 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 dużo się dzieje. I nagle jest cisza. I nie wiadomo. Czy się mikrofon zepsuł, czy prelegent zemdlał, to angażuje. Ty Maciek taką ciszę wizualną też potrafisz wywołać. Masz taki piękny przykład z konferencji, gdzie wprowadziłeś w osłupienie nie tylko publiczność, ale także osoby odpowiedzialne za kwestie techniczne. A, Boże, teraz... Ja są się emocje? Patrz, chciałeś, bo obu, obudziłem mnie emocje, Są, <gampoo> absolutnie, prosił się i dostał. Y dopełniając, nie wiem, czy już kiedyś o tym nie wspominaliśmy, ale rzeczywiście szukałem takiej metody, czemu to jeszcze przed nami w, tej, w tych paru, które zostały do jedenastki, żeby przykuć uwagę, zdając sobie sprawę ze zmęczenia odbiorców i wpadłem na pomysł, że jeżeli chcę zilustrować coś, co powinno działać, a niestety nie działa, powinni robić, a nie robią, mówiąc krótko, no to użyłem słynnego niebieskiego ekranu Windowsowego, tylko zapomniałem panu technicznemu powiedzieć, że on będzie w tej prezentacji. No i o ile przykuł on uwagę odbiorców, bo jak to zwykle żartobliwie mawiam, nic tak nie cieszy jak nieszczęście bliźniego, czy coś się wysypało prelegentowi jest fajnie, no to o tyle ten biedny chłop, który siedział na końcu sali wyrwał, żeby mi pomóc. A jak bardzo był zmieszany, to to podkreśla taka sytuacja, że jak dobiegł do swojego sprzętu, z którego był wyświetlany ten pokaz, to okazało się, że pracuje na Macintoshu, e, czyli nie miał szansy zobaczyć niebieskiego ekranu Windowsowego, ale jednak efekt e, zadziałał. Emocje u niego też były i zaangażowanie. No, tak, tak. No, przeprosi, przeprosiłem bardzo potem, może rzeczywiście o tym nie pomyślałem. Oho. No dla mnie Maciek też jesteś, jeżeli chodzi o budzenie emocji, e, królem y, wsadzania kija w mrowisko, ale w taki Metaforyczny sposób. Ja uwielbiam różne Twoje opowieści i mam nadzieję, że kilka z nich w kolejnych odcinkach się pojawi. Kiedy ty usypiasz czujność słuchaczy, wprowadzasz ich w taki bajkowy nastrój, zresztą to samo robisz w swoim podcaście po cichu. Tak osadzasz ludzi w swoim mruczącym, niskim, wysyconym piachem głosem. Kiedy tak szemrzesz i, na, i nagle pierdut i po prostu wywrotka przez kierownicę, to może ty o tej technice opowiesz i, i wtedy <śm> wtedy w tym locie, wiesz, nie, nie sposób jest zaprzeczyć, że oto coś nowego się zaczyna i że jest się zaangażowanym. Tak, 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 oczywiście opowiem. Trochę w tej chwili muszę poczekać, aż mi rumieniec z lica zejdzie. Ale przewrotnie powiem tak, na ten moment rzeczywiście czasami wsadzenie kija w mrowisko, tudzież kija w sprychy, jak kto woli, żeby był lot przez kierownicę, jest warte grzechu. Tylko miałbym tu potrzebę ten temat bardziej rozebrać na czynniki pierwsze, bo mam takie głębokie przekonanie, zbudowane chociażby na swoich błędach, że nie sztuka jest na rozrabiać tylko sztuka jest na rozrabiać, ale po to, żeby coś to dało później, więc myślę, że zrobimy taki odcinek i to już chyba nie można od niego uciekać, bo my kiedyś się wstępnie przymierzyliśmy, a teraz nam to wychodzi bardzo mocno i widzę, że Ania mnie tu bardzo sprytnie podprowadziła, ja się dałem przez te emocje omotać, więc no działa. Nie Tego co. nie ma w skrypcie, Możecie, no, musicie mi uwierzyć na słowo, ale, ale to, to jest absolutnie improwizowane. Nagramy odcinek, gdzie po prostu pojawi się jedna z takich historii, a potem ją rozbierzemy, może nie fraza po frazie, ale akapit po akapicie na części pierwsze, żeby pokazać czemu taka, a nie inaczej. A na ten moment zostawmy, że wsadzenie kija w browisko też koncentruje uwagę i ciąg dalszy nastąpi, nastąpi. żeby wszystkiego w jednym odcinku nie zdradzili, bo co będziemy nagrywali później. Następny punkt jest krótki, bo brzmi on kontakt wzrokowy. No i to myślę sobie, że jest nie do przecenienia, a jednocześnie czasami trudne do uzyskania, bo wtedy, kiedy jesteśmy albo skoncentrowani na merytoryce, albo skoncentrowani na sobie samych, bo nas dopada stres, to jest wyzwaniem, żeby mówić. Do ludzi patrząc im w oczy, albo w najgorszym wypadku w taki punkt między brwiami, który sprawia wrażenie u odbiorców, że my im w oczy patrzymy, a my jednak czujemy się odrobinę bezpieczniej. Tym niemniej, to do czego zachęcamy, bo to. Podnosi zaangażowanie. To jest danie ludziom właśnie poprzez ten kontakt wzrokowy przekonania, że oto my tu jesteśmy dla nich w pełnej gotowości i w pełnym przygotowaniu. No bo na drugim krańcu tego braku kontaktu wzrokowego, no to są ekstremalne sytuacje, kiedy to mówca odwraca się do ekranu i Pozwala oglądać swoje plecy, a sam czyta to, co jest na slajdach, bądź też ogląda swoje buty i to od razu wymusza taką pozycję splątanych z przodu dłoni, opuszczonych ramion, opuszczonej głowy i daje takie wrażenie, że oto stoi przede mną ktoś, kto nie jest pewny tego, co mi opowiada. A jeżeli on nie jest pewny, no to po co ja mam się angażować, skoro on w tej swojej niepewności, pewnie niewiele ma ciekawego dla mnie do zaoferowania, więc ten kontakt wzrokowy jest tutaj istotny i taka krótka piłka. A skoro krótka piłka, swoją drogą kolejny zwrot taki kolokwialny, często słyszany, więc w ramach tej zabawy słowem przykuwający mm, uwagę, warto, warto takie kolokwializmy też stosować, no to humor. Rzecz nie do przecenienia w kontekście przykuwania uwagi. Mm, gdzie z tyłu głowy czai mi się taka Maksyma, która jeszcze od, jest, jest jedną z podwalin retoryki dawno temu ogłoszonych, że powinniśmy po pierwsze uczyć, poruszać i bawić. No i rzeczywiście mamy badania, które pokazują, że komunikaty nacechowane pozytywnymi emocjami są lepiej zapamiętywane. Mało tego ludzie w stanie takich emocji pozytywnych, nawet duże, nawet ciężkie tematy te łatwiej traktują jako wyzwania. Czyli nie problem a wyzwanie, więc łatwiej im ruszyć do działania. Dlatego tak ważne jest utrzymanie takiego poziomu, e, no pewnego rodzaju rozluźnienia i żartobliwości. I tu od razu potrzebuję dodać gwiazdkę, bo bardzo łatwo przeciągnąć efekt w drugą stronę i zrobić z tego e, po prostu kabaret. Nie polecałbym tej drogi. Z pełną odpowiedzialnością wiem, sprawdziłem. Wpadłem w taką pułapkę i przez jakiś czas mieszkałem w tym obszarze niestety bawienia, dlatego bardzo mocno mam potrzebę przestrzegać, bo to jest kuszące, Gdzie się śmieją, jest fajnie, tylko że merytorycznie to nic nie daje. Więc to jest narzędzie, które warto dozować jak syrop na kaszel, nie za dużo, bo potrafi dać efekty uboczne w miarę rozsądnie i też nie nachapać się go w jednym momencie choroby dużo, a potem już nie brać, czyli dozować ten humor podczas całego wystąpienia i tu myślę, że dobrym przykładem jest, są wystąpienia, chociażby dobre wystąpienia TEDxowe, które pokazują, że ten żart jest niemalże cykliczny. Można by powiedzieć, że wystąpienie jest taktowane wybuchami śmiechu publiczności. Oczywiście wybuchy wynikają z tego, że jak jedna osoba zaśmieje się, to w tłumie to śmiech jest zaraźliwy, więc łatwiej o taką kaskadę śmiechu, ale to też jest robione z premedytacją, bo koncentracja zaczyna spadać w sposób naturalny. Śmiech. Nawet daje prosty proces dotlenienia, więc więcej dotlenionej krwi, krwi trafia do umysłu, więc my lepiej po prostu na poziomie takim fizycznym funkcjonujemy. Dlatego warto te żarty raz na jakiś czas wrzucić. I teraz mam pełną świadomość, że to jest taki trochę pustosłów z mojej strony, bo ktoś ma to tak zwane poczucie humoru, ktoś ma tak zwane specyficzne, które nie zawsze nadaje się na scenę, a ktoś niespecjalnie bryluje, jeśli chodzi o rzucanie żartów albo dykteryjki dyktaryj, dy, słowne. Myślę, że niezależnie od tego, do której grupy się zaliczasz, to jesteś w stanie pracować humorem poprzez pokazanie dystansu do siebie. Dla mnie to jest jedna z największych sił, która spowodowała, że taki mało znany program motoryzacyjny jak Top Gear przez wiele, wiele lat funkcjonował na antenie. Bo ci panowie, oprócz innych swoich ZAT i walet, Mieli między innymi to, że mieli bardzo duży dystans do siebie, potrafili się śmiać z siebie samych i z siebie nawzajem. Kupujemy ludzi, którzy taki dystans prezentują. Znowu wracam do pani Wisławy Szymborskiej, od której zaczynaliśmy, która jako noblistka w dziedzinie poezji wspomniała, że ona o poezji mówić nie umie. jeszcze określiła to takim żartem, że dlatego będę mówiła krótkość, bo niedoskonało się łatwiejsza do zaakceptowania w małych dawkach. To jest dla mnie właśnie taki bardzo subtelny dystans do siebie i pokazywanie, że ja nie jestem, nie wiem, tam, no, nie zacisnę się i tutaj w ogóle nie będzie wszystkiego na sztywno, tylko że to jest tak, tak na luzie. I to kupuje i przykuwa uwagę. I tutaj z pomocą też przychodzi warstwa wizualna komunikacji, bo ten humor i tą lekkość, to odśmiechiwanie można wprowadzić krótkim fragmentem filmu na którym wiadomo, że ludzie się śmieją, a potem z niego wyciągnąć coś merytorycznego. Albo obrazkiem, rysunkiem, zdjęciem, które jest taki paradoksalnie wmontowany w treść, żeby to zazgrzytało, żeby te techniki połączyć. I to jest Maciek, kiedy miałam słowo klucz powiedzieć. Tak, a jak brzmiało słowo klucz? Ekran. Ekran, dobrze. To a propos dystansu do siebie... Dajcie znać, poproszę, w komentarzach, na Facebooku, gdziekolwiek. W ogóle będziemy wdzięczni za każdą interakcję z wami, bo to też nam pokaże, co Was interesuje, więc w którą stronę powinniśmy nawigować. A co nie interesuje, bo to też ważne. Tak, 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 jak najbardziej. Ale tutaj poproszę, dajcie znać, czy ten wstęp, byście sobie cofnęli do którejś minuty, tam pierwszej, czwartej, mniej więcej, kiedy Ania na front wypuszcza panią Wisławę Szymborską, a sama twierdzi, że ona to nie, bo wiecie, mały żuczek i tak dalej, ona tak nie umie. Czy to był już dystans do siebie, czy już, czy, czy, czy już kokieteria? Tak... To, tak. Ja mam wrażenie, Aniu, i teraz się z Tobą podzielę przy wszystkich, że z kokieterią ci nie do twarzy. Ty masz swoje techniki i one są absolutnie rewelacyjne i świetnie działają. Więc tak poczuj, że lekko po łapach ci dałem za ten wysoki poziom kokieterii, który nastąpił. To a propos ekranu, który się tutaj pojawił. A w tym dystansie do siebie i takich rzeczach. Coś miałem jeszcze do powiedzenia i zapomniałem. Teraz sam sobie daję po łapach, że się zagubiłem w mandrach swojej dygresji. Ale to jest chyba wystarczająco dobry sygnał, że powoli należy zbiegać do końca i podsumować to, o czym mówiliśmy. I pokazać jedenastą technikę, którą pięknie właśnie teraz zastosowałeś, żeby po tym naszym długim gadaniu naszych słuchaczy na koniec jeszcze zaangażować. Technika jedenasta brzmi. Podsumowując. A ewentualnie jeszcze tuż przed przerwą. To są zwroty, które koncentrują uwagę. Ja zawsze mam takie wyobrażenie syrykatek na preri. Jak prelegent mówi, podsumowując, albo tuż przed przerwą, to syrykatki się prostują. Z doświadczenia <laughs> wiem, że nie można tego zrobić więcej niż 2-3 razy, nie robiąc tego podsumowania albo nie robiąc przerwy, bo może dojść do rynkoczynów. A myślę, że żaden prelegent nie chciałby, żeby stado syrykatek rozwścieczonych rzuciło się na niego, bo to wpływa na wizerunek osoby na scenie. Myślę, że dość oczywiste o co chodzi w podsumowaniu i zapowiedzi tuż przed przerwą, ale dla pewności. A tuż przed końcem, albo tuż przed końcem dokładnie. nasze spotkanie. Ale dla pewności, dla pewności zastosujmy. Podsumowując odcinek 11 technik angażowania publiczności, przypominam po kolei o czym mówiliśmy. Po pierwsze, kontrakt i agenda, powiedz, jaki jest cel i mniej więcej ile czasu będziesz mówił. Cytat. My Pozwoliliśmy sobie skorzystać ze słów pani Wiesławy Szymborskiej, no ale tutaj oczywiście każdy inny wchodzi w rachubę, zalety myślę, że oczywiste. Pytanie, które wzbudziło słuchacza przekonanie, że to jest dla niego czyli na przykład kto z was złapał gumę w traktorze? Wiadomo, że osoby, które jeżdżą na co dzień traktorami, już wchodzą w temat jak w masło. Niech pierwszy rzuci tak jest. <laughs> Powiedzieć wprost o korzyściach, ale korzyści poszerzyć nie tylko z obszaru zawodowego, ale takie ludzkie, czyli poszerzyć spektrum, gdzie ci się, drogi słuchaczu, może przydać to, o czym do ciebie rozmawiam. Osobista opowieść lepiej działa niż nawet najlepszy dowód naukowy. Gra słów, rymowanki, Napoleon wyższy, ale nie większy. Paradoksy, zadywalety, e, emocje, które warto wzbudzać ciszą, intonacją, wsadzeniem kija o czym więcej będzie, albo wizualnie, no i oczywiście na wiele, wiele innych sposobów, które być może nam nie przychodzą teraz do głowy. Kontakt wzrokowy, to jest dziewiątka, dziesiątka, humor, odśmiechiwanie, dostarczanie tlenu do mózgu odbiorców, no i jedenastka, która niniejszym się toczy, czyli podsumowanie całości, można ją jeszcze rozbudować o coś takiego jak mówienie w pętlach, jeżeli wiem, że jakaś treść mojego wystąpienia jest najważniejsza, jest takim numerem jeden w tym, co chcę powiedzieć, to warto do tego wracać i w pętlach to powtarzać. Tak jak my podkreślaliśmy wielokrotnie podczas tego wystąpienia, że mówimy o angażowaniu publiczności, no bo to jest ta, ten, ten, ten element pętelki, który zakre, za, zakreślamy, bo o to nam w tym odcinku chodziło. Dwa tygodnie temu wspominaliśmy o projekcie, który chodzi nam po głowie, z którym będziemy ruszali. Toczymy jeszcze boje, jak go nazwać. Ania rzuciła taki pomysł, jak odpisuj moją prezentację. Jeśli macie inny, to chętnie usłyszymy. Obiecaliśmy więcej informacji, a oto i one. Będzie się to odbywało cyklicznie. Na razie planujemy trzy pierwsze. W połowie lutego, jak zakończymy dwa wydarzenia, które teraz koncentrują naszą uwagę, czyli podcasty dla WOŚP i audiokonferencje lekkomówni, zaprosimy Was do tego, żebyście podrzucali nam swoje tematy, wystąpień, które chcecie, żebyśmy odpicowali. Zostałe na razie przy tym słowie. To się będzie działo głównie na Facebooku. I późniejsze nasze spotkania też będą w formie live'ów na Facebooku, żeby nie utrudniać, nie kombinować, nie tworzyć niepotrzebnych dodatkowych narzędzi i tam będziemy sobie rozmawiali. Czyli najpierw zbieramy tematy, potem liczymy na to, że będzie ich sporo, poddamy je też waszemu głosowaniu, który bierzemy jako pierwszy etapet. Wszystko na Facebooku, więc tam nas obserwujcie, tam czytajcie wiadomości na ten temat, no a potem dalej na Facebooku w postaci live'a omówimy sobie, co powstało w ten sposób. Jeśli chodzi o dokładne terminy, to jeszcze Was chwilę potrzymamy w niepewności, ponieważ, no tak jak mówię, dwa duże wydarzenia nas w tej chwili koncentrują, no ale już na początku lutego, jak to będzie powoli się wszystko wygaszało, to wrócimy do tego z bardzo konkretnymi rzeczami. Na razie to, co z konkretów, to na pewno Facebook, no i na pewno w takiej iteracji, jaką już powiedziałem. To tyle z treści dodatkowych gwiazdki, kciuki do góry na Facebooku, w aplikacjach podcastowych będziemy wdzięczni za wszystkie takie rzeczy no i wszystkie Wasze komentarze bardzo nam zależy na interakcji, więc jeżeli macie jakąś myśl przelotną po tym odcinku, to bardzo prosimy, napiszcie jesteśmy bardzo bardzo ciekawi jeżeli cokolwiek wymaga większej treści to przypominamy adres mailowy podcastmałpaopowiedz.to też chętnie poczytamy i odniesiemy się do wszystkiego, co od Was do nas trafi i głos żeński na zakończenie Anna Kędzierska i Maciek Cichocki razem, razem opowiedz opowiedz, to. to. Jakoś musimy sobie wypracować znak, żeby nam to szło pół dni, no ale albo zatrudnimy dyrygenta. Na razie dziękujemy. Do usłyszenia za dwa tygodnie.